Cześć, tu Michał i Sozet. A dzisiaj nagramy sobie drugi odcinek serii Brothers in Arms Eternity in Blood. Dzisiaj tak na szybko, bo pamięć mi się tutaj kończy, mogę tylko jeszcze 10 minut nagrywać, więc postarajmy się szybko zrobić tą drugą misję. Akcja w St. Martin. Kapral Harcog budzi się i zauważa, że niektórzy ludzie z 82. powietrzno desantowej wreszcie zostali odnalezieni, ale są ciężko ranni. Aby przeżyć, potrzebują jego męstwa. Tutaj wcześniej robiliśmy jeszcze te dwa rozdziały. To cutscenka i jedną misję w poprzednim odcinku. Dzisiaj sobie zrobimy akcję w St. Martin. Jedziemy z tym koksem. So you followed Lieutenant Colonel Cassidy to his command post? Yes, sir. I was trying to get word on Baker's location. I guess I got a little sidetracked. How so? Well, in my experiences in the Army, sir, you stand around long enough, someone will send you somewhere. And it's never a nice someone. Hey, Corporal, you fall asleep? We're in a bit of a pickle here. The good news is I managed to find a few of my boys from 82nd. Still trying to round them up to make the big push towards St. Sabor. This isn't even our sector. Yeah, you're supposed to be all fine at some castle on the road to Cherbourg. Well, there's the bad news. They're banged up pretty bad. Without any medical supplies, it's not looking good. Corporal, Sergeant Bixby from 2nd Squad was killed this morning in the drop. Fryer, sir. Fryer here was with him. I was told that Krauts have a makeshift Kraut aid station in the church in St. Martin. Bring all the bandages and plasma you can find. We need it now, Corporal. These men can't wait. Hot job. Save my friends. No dobra, no to idziemy. Zabezpiecz kościół. Czekajcie chwilę. Okej, jesteśmy już po cięciu. Słabo troszkę widać, ale trudno. Dlaczego tutaj nic nie widać? Kurde, nawet jeżeli to nie jest nocna misja jakaś, to i tak tu prawie nic nie widać. To jest głupie trochę. Szkuźne. A wy skąd? Ciekawe jak to wygląda. Ej kurde, to wiem, tutaj nic nie widać, ale o, to wygląda jakby go dusił karabinem. Niezłe, nie? No i z tego miejsca to wszystko tu widać, tylko że wiecie, po prostu nie mam takiej wysokiej kamerki,
wiecie.